Oczywiście cieszymy się z wygranej tutaj na bardzo, ale to bardzo trudnym terenie. Chwała oczywiście zawodnikom za to, jak wybiegali. Na pewno dużo ich kosztowało to siły, to poprzednie spotkanie, dzisiejsze również. Myślę, że w przekroju meczu no, byliśmy zespołem po prostu dojrzalszym, powiem w ten sposób, tak, którym jest dużo takiej piłkarskiej jakości i dużo doświadczenia i to spowodowało, że dzisiaj moi piłkarze wygrali kolejne w tej lidze, dla nas też ważne wyjazdowe spotkanie. To wszystko życzę trenerowi i Wigrom. Myślę, że to jest kwestia czasu, że ten młody zespół za chwilkę będzie wygrywał, bo mieliśmy okazję analizować ten zespół i uważam, że z tych analiz, które my dokonywaliśmy do tej pory, to był najlepszy zespół, z jakim przyszło nam się tutaj. Mówię to nie z kurtuazji, a z obiektywizmu, z tego jak to wygląda, po prostu od strony czysto sportowej zmierzyć. Dziękuję bardzo. Widzieliśmy, że przyjedzie do nas bardzo dużo jakości, doświadczenia i na pewno szanowaliśmy przeciwnika, ale wierzyliśmy w siebie, bo napędziły nas wcześniejsze cztery spotkania, które zagraliśmy dobrze. No, przydarzył nam się błąd indywidualny na początku spotkania, który no, spowodował, że trochę mieliśmy przestoju w tej pierwszej połowie i tak naprawdę mieliśmy ciężko o naszą płynną grę w ataku pozycyjnym, którą mieliśmy bardzo szarpaną. Te błędy oczywiście się zdarzają, one na pewno były konsekwencją słabszej naszej gry w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie uważam, że już wyglądało to lepiej, przy kroju sytuacji gdzieś tam było porówno, ale oczywiście jakość Miedzi spowodowała, że zasłużenie wygrali dzisiaj przeciwnicy. Mamy 3 dni do kolejnego spotkania i na pewno musimy żyć przyszłością. Na pewno sporo wyciągniemy z tego spotkania i dobrze zregenerujemy się do najbliższego spotkania. Zrobimy wszystko, żeby przywieźć z trudnego również terenu komplet punktów.